Hej, oho, witam, moja nowa fryzura, obcięłam włosy. Cześć. A to dlatego, że miałam dość, przez ostatnie 5 lat chodziłam w koku i myślę sobie, po co mi te długie włosy, jak ja ich kompletnie nigdy nie układam. A teraz codziennie mam fryzurę. Wiem, wśród Was będą zwolennicy długich włosów, klasycznych, bo to kobieta musi mieć długie włosy. Ale jednak uważam, że krótkie są super wygodne. Jedziemy, słuchajcie, na myjnię. Będziecie ze mną myć samochód. Dzisiaj będzie taki mój mały daily vlog, bo dawno mnie nie było. Odpoczywałam w sierpniu. Więc dzisiaj sobie przypomnimy, co tam się ostatnio działo. Zapraszam. Tymczasem przerwa na zakupy w Biedronce. I ten moment, w którym się dowiadujesz, że nie masz żadnych drobnych, nie? Nie! Po to byłam w Biedronce, żeby zrobić drobne zakupy i rozmienić hajs na myjnię. Mąż mnie challenge'ował, żebym umyła samochód za 8, ale ja umyję za dyszkę. Ale myślę, że się zmieszczę w tej dyszce. Co wy na to? Byliśmy na wakacjach nad morzem i takie oto muszki przywiozłam z nadmorza. I teraz domyć te muchy to będzie ciężka sprawa. Looking for a hot start, baby, this evening. I teraz uwaga, zdziwię Was. Felgi malowałam sama w domu. Zobaczcie, jak to było. To są świetne koła od Jeepu białego, wiecie? Piękne są, eleganckie. Dziękuję serdecznie, pa, pa. Trochę się zmacham, ale jestem zadowolona, bo sama sobie umyłam samochód, dokładnie go umyłam, bo my kobiety zawsze najdokładniej umyjemy wszystko. Strasznie głośno na tej myjni. Dobra, byłam na wakacjach. Właśnie wróciłam, dokładnie wczoraj wróciłam z polskiego pięknego morza, gdzie woda, choć zimna, była krystalicznie czysta. Słuchajcie, krystalicznie czysta woda. Spędziliśmy wakacje w Lubiatowie. Lubiatowo to jest wieś, taka sielsko-anielska, wspaniała wieś usytuowana pomiędzy Łebą a Dębkami. Biały piasek, piękne, czyste morze. Do wakacji jeszcze wrócimy, tymczasem... Sponsorem dzisiejszego odcinka są takie piękne blendery Blendigo, które są bezprzewodowe, lekkie i robisz gdzie chcesz koktajl. Ten bezprzewodowy blender przetestowałam na plaży. Wzięłam ze sobą borówki, jogurt i moją córusię i razem zrobiliśmy sobie pyszny koktajl. No i co? Chyba gotowe. Dobra, spróbuję. Pycha? No. Blender kruszy lód, więc możesz sobie zrobić mrożoną kawę w pracy, smoothie na spacerze, polecam. Wracając do wakacji, my mieliśmy domki usytuowane tuż przy brzegu lasu, potem linia leśna ciągnęła się przez 2 km i dopiero po 2 km dochodziliśmy na plażę lasem. I ten las był cały we wrzosach, rozumiecie to? Idziesz i nie tylko masz las, ale on jest jeszcze w ogóle przejrzysty, dużo słońca przez niego prześwituje, to jeszcze wszędzie na dole mienią się fioletowe wrzosy. No bajka, bajka. No sielsko-anielsko, mówię Wam. Odwiedziliśmy także Łebę, w Łebie też było fajnie, wydmy. Robią wrażenie. I jeszcze udało nam się spotkać dzikie zwierzęta. Super był czas.
odpoczęłam. My byliśmy na totalnej wsi, więc nas cały zgiełk muzyki właśnie takiej umck, umck, umck i tych wszystkich kolorów ominął. Dziecko i tak trafiło na zamek dmuchany, no bo tam oczywiście pojechaliśmy do Dębek. Tam dziecko skorzystało z wesołego miasteczka. No ja słuchajcie, jestem tak zrelaksowana, że dzisiaj jestem w środku Warszawy i nie mogę się zebrać do tego, żeby jakoś tak w czas wszystko robić, szybko. Tak, ale wiem, że miasto wciąga i wciągnie mnie też to tempo. Ale to jutro. Dziś jeszcze mnie czeka kinder party, czyli urodzinki koleżanki Lilianki, dlatego idę mieć zęby, idę na te urodzinki. Czyli pozwolę sobie na ciasto i słodycze. Więc już nie wiem, kto się bardziej cieszy na te urodzinki. Przedszkolne, ja czy dziecko? Na dziś to tyle ode mnie. Miłej zabawy. Kocham Was, buziaki.